Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć tutaj naszych młodych zawodników, drużynę waterpolistów. Młodzicy, którzy są mistrzami w Bytomiu, tak? W Gliwicach. No, czyli Śląsk, Bytom, Gliwice, wszystko w jednej okolicy. Ja się cieszę, że wśród Was jest Zuzanna Wiecheć, prawda? Czyli dobrze nazwisko pamiętam. Gratuluję trenerowi, panu Serwinowi. Bardzo dziękuję, że pana praca przyniosła właściwe efekty, że to wychowanie młodzieży poprzez sport jest czymś dobrym. Zamiast wystawać pod sklepami z dopalaczami, szukać przygód gdzie indziej, to spożytkujecie swoją energię, swój zapał w dobrym, pozytywnym momencie, w przyjemnych chwilach spędzonych na basenach. I chluba jest dla Was, że możecie sławić Ostrowiec Świętokrzyski na wielu arenach, bo Ostrowiec ma bazę do tego, by było tutaj dobre środowisko sportowe. Mamy duży potencjał, jak patrzę na Was, ku temu, żebyście chwalili i żebyście radowali naszych rodzimych kibiców i nie tylko rodzimych na wielu arenach, na wielu widowiskach sportowych, bo przyszłość przed Wami, bo Wy jesteście akurat w tym okresie, kiedy wstępujecie w drogę taką sportową. Gratuluję trenerowi przede wszystkim, że ma zapał w tych ciężkich, trudnych czasach i ma energię ku temu, żeby Was szkolić, żeby... Mam to szczęście, że ich mam. Tak, to jest... Powiem tak, jeżeli we właściwe ręki, w ręce, we właściwego fachowca oddane zostaną diamenty, czyli wasi rodzice uważają was za diamenty, oszlifowane pod czujnym okiem pana trenera, wyrastacie na brylanty, które będą świecić na wielu arenach i scenach. Stąd tylko z pochwałą i tylko z zadowoleniem. Michał Gryz, to przez stół. Gratuluję, proszę bardzo. Tu masz dyplom. I gadżet dla Ciebie, na pamiątkę. Jakub Kochański. Kuba, dobrze, dobrze, nic się nie dzieje, może być ta wersja. Moje gratulacje, proszę bardzo. To dla Ciebie. Igor Szląszkiewicz i Jakub Krawczyk za chwilę. Jakub akurat jest pod ręką. Tak, to niedaleko. Gratuluję, Igor, proszę bardzo. Poczekaj. To kolega ma najbliżej, Jakub Krawczyk. Moje gratulacje. No to 2000 nie... rocznik, tak. Nie siatkówka? Nie. Nie? Proszę. Gratuluję. Maksymilian Krakowiak. Pomalutku zdążymy. Nie ma pośpiechu. Denerwuj się, Maksiu. Gratuluję. Proszę bardzo. Proszę to dla Ciebie gadżet. Kamil Nawodziński. I szykuje się Aleksander. Nie ma. Nie ma. To trenera poprosimy i tak, ja zabiorę ten później. Dobra, to Kamil dla Ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo, gratuluję, poczekaj. To może do góry. Jeden na bok, tak jest. Tu jeszcze raz proszę, pani Justynko, proszę, zdjęcie. Tak. Musi się przyzwyczaić, że na wielu scenach, na wielu arenach będą was dziennikarze tu przepytywać. To jest dziękuję. Początek dopiero karier. Koleżanka Zuzanna. Nie mieszajcie, przepraszam Państwo, dziewczynie. Wiedziała, którędy tu wyjść. Tak. Moje gratulacje. Proszę bardzo, to dla Ciebie. Poczekaj, jeszcze gadżet. Proszę. Patryk Sadłowski. I szykuje się Kamil Żak. Nie ma go. Nie ma. Okej, no to drugi dyplom na bok. Patryk, gratuluję. Dobrze. Proszę. Aha, jeszcze gadżet. Proszę bardzo. Słuchajcie, gdyby coś było rozmiarowo niewłaściwe, to później kierownik biura, pani Diana Olszańska, jest w stanie wymienić na inne gabaryty. Tak? Mikołaj Kot. Gratulacje. Proszę bardzo. I poprosimy Kacper Nadbrzuchowski. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Kolega będzie za rzecznika. Tak, właśnie by raz nie powiedział, tak. Tylko jedyny. Dziękuję, głośno. Olaf Pałak, proszę bardzo. Gratuluję, proszę bardzo. Poprosimy, proszę. Tu dla pana trenera.
to trenera też prosimy dookoła, proszę bardzo. Słuchajcie Państwo, dyplom uznania. Już się zmieści, nie jest taki gruby. No. Dyplom uznania dla pana Roberta Serwina, trenera piłki wodnej KSZO Ostrowiec Świętokrzyski za zdobycie tytułu mistrza Polski podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w piłce wodnej sezon 2014-2015. Prawda. Gratuluję. Bardzo. Proszę bardzo. I gadżet nawet dla mnie. Tak jest, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Taka oto koszulka z mistrzem Polski. Proszę. Od drużyny. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Rozmiar na pewno się zmieszczy, bo jest XL, więc nie ma zastrzeżeń. A to z panią z biura. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.